Give it to me like a bass drop. Słuchajcie, zaczęło się z naszym wyjazdem, z naszymi wakacjami. Bo proszę bardzo, co Ania robi? Sprawdzam, czy patent Gonciarza działa, że ponoć na PC-cie możecie taniej kupić bilety niż na Macu. Także... Sorry, na Apple, bo ostatnio mnie poprawialiście. Orio, czy ty wiesz, że my niedługo wyjeżdżamy? Będziesz za nami pewnie tęsknić, co? Śpiochu. Orio będzie miała bardzo dobrego opiekuna. Zostaje tutaj w domku. Opiekun do niej przyjeżdża, bo się pytacie, co będzie z Orio. Niestety Orio samolotem nie może z nami jechać. Może następnym razem ją zabierzemy, jak będziemy stąd jechać kamperem. Testuję swój nowy gadżet. Lepiej mnie widać teraz? Całkiem spoko. To jest ten uchwyt taki, co ma Casey. I on fajnie, bo on działa też jak statyw, że możecie go postawić wszędzie i wszędzie nagrywać. Bo tak planuję, może jakiś Get Ready With Me w kamperze. Na pewno fajnie to będzie wyglądać. No kochani, wakacje już są po prostu za parę dni, można powiedzieć. Już jest prawie wszystko załatwione. Dzisiaj wam właśnie wszystko opowiem. Wyjeżdżamy 6 września, więc już no naprawdę tydzień? Chyba tydzień jakoś tak będzie, może nawet niecały. Mamy już właśnie zarezerwowane bilety i też opłacone lotnicze, bo nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego filmiku, my lecimy z Florydy do Los Angeles, a później w Los Angeles wynajmujemy samochód typu camper, czy to jest taki bardzo duży autobus, w którym się śpi, je i załatwia swoje potrzeby, czyli chodzi mi, że jest łazienka, kuchnia i właśnie miejsce sypialniane, a także miejsce do spożywania posiłków. Zresztą wszystko to na pewno zobaczycie w późniejszych vlogach. I samochód też już jest właśnie zarezerwowany i będzie na nas tam czekał. No i też czeka i mnie, i was miła niespodzianka. Zobaczycie, kto z nami jedzie. Zaraz wam pokażę fajne gadżety, które przydadzą nam się w podróży. No i w ogóle się śmieję do Marka, że ja to chyba się szykuję do wojska, a nie na wakacje. Zresztą zaraz wam pokażę dlaczego. Widzicie dlaczego? O czym ja mówię? Wyglądam, jakbym szła do wojska, a nie na wakacje jechała. No ale tak, jak widzicie, jestem cała w kolorze zgniłej zieleni, jak to mój Marek mówi, oliwkowym kolorze. Ale mi się bardzo podoba w ogóle ten kolor. Nie wiem, czy wiecie, że to jest teraz najnowsza challenge wśród kolorów, że taka jest właśnie popularna. No ale tak, kupiłam sobie właśnie specjalne buty, które są idealne właśnie w góry, bo też tam będziemy trochę chodzić. Są troszkę na mnie za duże, bo to są w ogóle męskie buty, ale tak mi się podobały, że i poza tym są tak mocno i są takie wygodne, że mówię, nie, biorę je. Do tego mam super skarpetki, które są z takiej bawełny właśnie oddychającej, takiej troszeczkę innej, bo ona nie przyjmuje wilgoci, tak jak normalna bawełna, ale jednak trzyma i ciepło, i właśnie troszkę chłodzi. Jak widzicie, mam takie też bojówki Anna obcisłe i one, co jest najśmieszniejsze, je kupiłam w takim typowo dla murzynek sklepie i one mają takie z jeans liftingujące pośladki, nie wiem, czy widzicie to, ale ja się śmiałam do Karoliny, jak z nią ostatnio gadałam, że właśnie naprawdę trochę liftinguje i działają te spodnie. No i tutaj kurteczka, cieszę się, bo w końcu ją sobie będę mogła założyć. No i czapeczka, prezent od mojego Marka, wczoraj go właśnie dostałam. Jest fajny, bo macie rzepy i można te naszywki sobie zmieniać. Jest tutaj miejsce na naszywki, tutaj w ogóle, o dziwo, się śmieję z Markiem, nie wiem dlaczego. I tutaj jeszcze jest fajna taka, a tutaj taka naszywka. I tak, Kretka idzie do wojska. Słuchajcie, a teraz ze sprzętów, jakie zabieramy, to w ogóle trochę dużo tego jest. I nie wiemy, jak się spakujemy. Nie wiemy, jak się zabierzemy z tym wszystkim. No ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Więc zacznę Wam pokazywać, co bierzemy. To jest to nowe, co Ania dostała. To jest właśnie ten statyw taki kulkowy. Całkiem sympatyczna sprawa. My zawsze chcieliśmy to kupić, ale zawsze było tak, że a później. W końcu Ania mówi, ty, ja nie mam małego statywu na wyjazd. No i była okazja, żeby to właśnie wziąć i nabyć drogą kupna. Więc fajne ujęcia bez jakby trzęsącej się ręki, no, będą we vlogach, więc spodziewajcie się, będę się starać. No, także to jest jedno. Później drugą rzeczą to jest aparat, na wszelki wypadek go bierzemy, to jest ten, co pod wodą można kręcić, to jest ten Sony i jakiś tam, nawet nie wiem, co to za Sony jest, Sony Exmor R DSC TX30. To jest taki mały, ale normalnie można pod wodę i wszystko, i on fajne on ma trochę filmiki. Słaby mikrofon, nie? Tak, do kręcenia vlogów dźwiękowo to nie jest on zbyt rewelacyjny, ale do kręcenia pod wodą jest super. Poza tym jeszcze weźmiemy GoPro od mojego znajomego, pożyczymy, także zobaczymy, jak to będzie. Mamy nadzieję, że nam pożyczy. Mamy nadzieję, że nam pożyczy, dokładnie. Słuchajcie, tutaj co jest? To jest w ogóle konwerter, taki, że można podłączyć go sobie pod... prawda, pod akumulator w samochodzie i normalnie mieć, podłączyć jakieś tam zwykłe sprzęty do 800 watów. Bierzemy to dlatego, że no tam jakieś komputery i inne gadżety trzeba będzie podłączać i także to jest jedno z takich fajniejszych rzeczy. Potem no tu jest sprzęt fotograficzny. W ogóle cały, to jest takie rybie oko. Ale jeszcze się właśnie zastanawiamy, czy w ogóle będziemy brać aparat. Ja chyba go wezmę, Ania, bo to wiesz, jak to jest. Każdy inaczej widzi i później będę żałował, bo pojechaliśmy i nie wziąłem, jakoś to wykombinuję, żeby go zabrać. No oczywiście komputer też poleci. To jest właśnie dobre w tym komputerze, że jest lekki i można go używać jako tableta, nie? Także tutaj automatycznie też mam do tableta, że w samochodzie w razie jakby co, to GPS, czy te sprawy, czy nawet Wiktorii wsadzić, żeby ona mogła coś oglądać. No tutaj oczywiście sprzęt fotograficzny, to biorę dwa obiektywy. Jeden to jest obiektyw od 18 do 270 Tamrona. Taki mam, nie chciałem szaleć, nie chciałem kupować jakiegoś droższego, także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie spoko. Lampa błyskowa, właśnie to rybie oko, o którym mówiłem, ten wizjer taki, że jak jest bardzo mocne słońce, można sobie wziąć to, podłączyć, prawda, pod aparat, pyk, i automatycznie już się widzi wszystko, jak i co. No i zwykły Canon to jest T2i i obiektyw to jest właśnie super obiektyw 24 do 105 do 105L. To jest właśnie taki, on się dużo nie rozwija, najwięcej się rozwija ten drugi, ale ten jest bardzo dobry obiektyw, a ten obiektyw to lufa się taka wyciąga, no, dość konkretna. Fajne zdjęcia robię. Także spoko. No oczywiście dron też, no bo dron był właśnie wcześniej kupiony. Dlatego kupiony z tą myślą, żeby go zabrać ze sobą. I słuchajcie, to co chciałem Wam pokazać, do tego to na samym końcu. No i oczywiście książka, którą ostatnio ja zakupiłem, poszedłem właśnie do księgarni i kupiłem. To są, pokazuje nam, gdzie można za darmo albo po niskiej cenie znaleźć właśnie jakieś miejsca kempingowe, gdzie nie trzeba za dużo płacić, i tutaj właśnie jest, albo za darmo, albo $12, albo 10, $8, także jest to bardzo... A też powiedz, Marek, że bardzo fajną aplikację, żeś ściągnął na telefon. Tak, no właśnie aplikację, gdzie mój telefon jest? Właśnie ja Wam zaraz pokażę tą aplikację, ale do aplikacji to zaraz wrócimy, bo najpierw chcę pokazać ten gadżet. Słuchajcie, to jest świetna rzecz. To jest w ogóle super sprawa, bo to jest GPS dla dziecka, czyli on normalnie używa SIM card. Ja go właśnie dzisiaj zaktywizowałem. Używa właśnie kartę SIM i macie aplikację w telefonie, że jak go zlinkujecie razem, automatycznie wiecie, gdzie dziecko jest, i ono może z tego z tego zegarka, jak naciśnie tutaj ten guzik, to automatycznie wysyła sygnał SOS, że coś nie tak się dzieje, i wasz telefon wam dzwoni i pokazuje wam, jak i co. I oprócz tego możecie jeszcze mieć podgląd kamerką z tego właśnie zegarka. Także może zadzwonić do mnie, do Marka. Może do mnie sobie można zaprogramować takie główne właśnie te główne telefony, że można zadzwonić właśnie z tego zegarka. Także uważam, że jest to superancka sprawa. Jest on trochę duży, a Wikusia jest troszeczkę malutka, jeszcze go nie widziała, ale no ale bo to będzie, wiecie, taki specjalny zegarek, żeby ona chciała go nosić. No tak? Bo ona nic nie chce nosić, okularów nic, a to będzie taki, że będzie musiała. Także w razie czego lepiej na zimne dmuchać, no ale mówię, jest to fajny gadżet, fajna zabawka. Teraz właśnie aplikacje. Ja wam pokażę tą aplikację, które znalazłem. Ja znalazłem w ogóle 3 aplikacje. To jest właśnie to GS Camping, RV Parks i Camp and RV. I tu na przykład jak sobie wejdziecie w aplikację, to automatycznie Wam pokazuje wszystkie, możecie sobie wybrać gdzie są dane parki. I to jest właśnie super w tym, że tam trzeba ustawiać, gdzie można zaparkować i gdzie na przykład tak jak my kemperem będziemy jechali, to gdzie można, i tutaj macie, żeby sobie stan wybrać, jaki tam chcemy. Powiedzmy, zróbmy Kalifornię. O. No i teraz i tutaj macie wszystko, możecie sobie powybierać, jakie, co i gdzie i jak i tym podobne rzeczy. I bo o co to chodzi? A RV to trzeba, o widzicie? Tak jak tutaj jest RV Dumps Extra Places. Czyli wy macie w tych właśnie przyczepach to, że wszystkie tam jakieś właśnie, jak się kąpiecie, jak się idziecie do wikacji i wszystko, to tam jest zbiornik, w którym to tak zwane szambo i tam się to wszystko zbiera, no ale że to jest właśnie, to jest RV, no to musicie gdzieś to opróżnić, żeby nie jeździć z tym, żeby w pewnym momencie nie było tak, że pójdziecie do wikacji i wam wywali to wszystko na zewnątrz. To by była trochę skucha. No, także super jest ta aplikacja, ja właśnie szukałem czegoś takiego, poszedłem książki jakieś szukać. A widziałam, że już Marek uczyłeś się, jak właśnie to szambo opróżniać. No tak, bo tam jest w ogóle, jak zapłaciłem za ten kemper, no to oni wysyłają wam, przepraszam, Ania zapłaciła za kemper. Żeby nie było. No, bo to Ania jest sponsorem, Dekretka 1 jest sponsorem wakacji. To oni wysyłają wam bardzo dużo różnego rodzaju właśnie filmików, takich, żeby się nauczyć, jak to zrobić, jak tamto, jak sro. I tak to jest. No, kemper jest duży generalnie. Może pokażemy na laptopie, co? Jak wygląda? No można pokazać. Czekaj. A więc słuchajcie, to jest taki sprzęt, który my będziemy mieli, który wypożyczamy i jest on duży. I nie powiemy na razie, z kim będziemy jechać, będzie niespodzianka. Jest on duży, on ma 10 metrów długości. Całość, także... Nie chcieliśmy takiego na początku. Chcieliśmy mały, no ale dostaliśmy, prawda, cenę wypożyczenia tego. Okazało się, że jest w ogóle dużo mniejsza niż małego. Poza tym małych nie mieli i właśnie w zamian małego zaoferowali nam ten. No ale będzie dobrze, nie będzie... Myślę, że nie będzie. Na 7 osób. No, nie będzie źle. Dalej, Marek. Słuchajcie i... Tak ja wam później nagram, w czym będę mieszkać przez najbliższy czas. No, dokładnie. Ale próbuję znaleźć środek, prawda, tego. A tak wygląda środek. Proszę bardzo. Ta kanapa się rozkłada. Kanapa, uniwersalka. No. Tutaj też ten stół się składa i robi się z tego łóżko. Tutaj macie, o proszę bardzo, kuchnia normalna. O. Lodówka, zamrażarka, jak w domu. No. Toaleta jest oddzielnie i oddzielnie jest prysznic. No. I jeszcze jest, co jeszcze jest? Jeszcze jest nad kierowcą, jest tak, jedno łóżko. Jest duży taki właśnie... Tutaj nie ma właśnie pokazanej tej sypialni, którą się zamyka, tak? Tam jest, no ale to już pokażesz. Ale to wam pokażę akurat na miejscu. No. Słuchajcie, to jest... No u nas generalnie jest ciepło, także długie spodnie to nie za bardzo, ale znalazłem właśnie takie spodnie, że... I one są fajne, bo są wygodne i są lekkie bardzo. Jak będzie chłodniej, to proszę bardzo, cyk, a jak będzie gorąco, to można sobie odpiąć nogawki i są krótkie. No ja się jeszcze, słuchajcie, do tego wszystkiego rozchorowałam i Wiktoria. Mamy nadzieję, że i mi przejdzie, i Wiktorii przejdzie. Coś nas gardło obie boli i mam taki trochę lekki kaszel, co mam nadzieję, że niedługo nam to przejdzie. No już się nie mogę doczekać. Marek, a ty? Ja też. To co, Marku, żegnamy się, idziemy się szykować. Tak. Idziemy się powoli pakować, jeszcze musimy właśnie ze strychu ściągnąć walizkę i torbę. I zobaczyć no, generalnie jeszcze zobaczyć brakuje. Właśnie, ja jeszcze muszę takie mini produkty sobie dokupić typu dezodorant i takie tam, żeby nie brać takich, wiecie, pełnych takich, żeby to nie zawalało mi miejsca. Pełnobutelkowych? Pełnobutelkowych, tak. I jeszcze chyba będziemy musieli skoczyć do paru sklepów, jeszcze się trochę przygotować. I tak, ale jesteśmy tak podekscytowani tą podróżą. Zresztą ja jestem podekscytowana tym, że mój Marek będzie miał wakacje. Chyba od, nie wiem, 10 lat nie miałeś takich wakacji. Ja nie wiem, no ja ostatni raz, no niby byliśmy w Polsce na wakacjach kiedy, 3,5 roku temu, ale to ja nie uważam, żeby to były wakacje, bo ja tam Marek w ogóle nie odpoczął w ogóle, za dużo się działo no, wtedy. To było... Słuchajcie, to uciekamy. Trzymajcie do nas kciuki, no i czekajcie na vlogi. Na vlogi. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda, że będę mogła wam je na bieżąco wrzucać właśnie z trasy tak jakby, że wszystko dobrze pójdzie, że będzie dobry internet i w ogóle. No, a jak coś, to wpadajcie na Instagram i na Facebooka, tam też pewnie będę was na bieżąco informować, gdzie jesteśmy akurat. No dobra, to pa! Pa.